Dzisiaj jest 13 października. Pełne lato. Witamy w drodze na Mogielice. Mogielica to najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego. Ma ona 1170 metrów. I na samym szczycie, mimo tego, że jest porośnięta lasem, jest wieża widokowa, z której ponoć roztaczają się piękne widoki. Mamy dzisiaj do przejścia nie tylko Mogielicę, ale musimy też zdobyć turbacz, bo no niestety czas nas ogranicza i dziś jest taki dzień, w którym zdobywamy dwa szczyty, także będzie trochę no nie ekstremalnie, ale po prostu będziemy zmęczeni. Na Mogielicę można dostać się szlakiem niebieskim, zielonym i żółtym. My wybraliśmy niebieski, który ma swój początek albo na parkingu za Szczawą, albo w Jurkowie. Akurat my idziemy od Szczawy, od parkingu Bukówka. Powodem jest to, że jakieś 12 lat temu byłem w Szczawie na pierwszej, powiedzmy, zielonej szkole zimowej. No i jest tam dużo wspomnień, także chciałem sobie tam przejechać przez tą Szczawę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy tam ze mną byli. Nic więcej nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, czy nie powinno być to tajemnicą. Nasz dzisiejszy szczyt jest znany z wielu polan, które znajdują się na jego zboczach. No i właśnie wyszliśmy na taką polanę. I zobaczcie, tam są Tatry. Kurczę, chyba nie widać. Zróbmy tak, żeby było. Jedna z najbardziej popularnych polan to polana Stumorgowa, na której się właśnie znajdujemy. I no nie sądziłem, że widoczki mogą być tak piękne. Chyba nie jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy chcą sobie tak pochillować w jesienne popołudnie. Właśnie się okazało, że trochę przeliczyliśmy nasze możliwości, przede wszystkim czasowe, bo już jest 16, a jak wiecie, za 2 godziny zrobi się ciemno. No a na turbacz idzie się około 2,5 godziny, także no, będziemy już tam wchodzić po zmierzchu, więc w takim razie nawet nie ma co schodzić, no bo no, tak się nie robi. Dlatego właśnie pakujemy się. No i robimy przygodę, spróbujemy tam się zameldować w jakimś pokoju albo na glebie, bo no, na glebie też można spać. To, że w zasadzie idziemy wtedy, kiedy już nie ma tutaj żadnego ruchu, a sądząc po ilości osób, które schodziły na dół, no to wydaje mi się, że było tam całkiem tłoczno. Więc kolejny plusik, możemy zobaczyć schronisko na turbaczu, kiedy już nie jest przepełnione turystami, oraz sam turbacz, ale to potem.
ten filtr polaryzujący, który mam tutaj założony, sprawia, że właściwie mnie nie widzicie. No ale nie mogę go teraz zdjąć, bo nawet nie mam gdzie go schować. Teoretycznie do schroniska pół godziny, ale mam nadzieję, że za 20 minut tam będziemy, bo już się robi ciemno. Jesteśmy w schronisku pod Turbaczem. I słuchajcie, tutaj jest normalnie impreza. Nie spodziewałem się, że będzie tutaj aż tak dużo ludzi. A ty? Też nie. Więc teraz musimy poprosić o miejsce na glebie. No i co? I chyba tu będzie jakaś impreza zaraz. Tak, wszystko na to wskazuje, zobaczcie. Słuchajcie, udało nam się nawet zdobyć miejsce w pokoju. No udało nam się, no. Znaczy no akurat się ktoś zwolniło miejsca, więc nam dali, nie? Dwa miejsca. No, także mamy pokój i jest super.